Litwa ma nową partię, Związek Demokratów na Rzecz Litwy, a jednym z jej współzałożycieli i wiceprezesem nawet jest osoba polskiego pochodzenia. Czy tak zwana partia Skwirnilisa ma szansę zdobyć poparcie także na Wileńszczyźnie wśród litewskich Polaków? Między innymi o tym porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi. Do klubu redaktorów zaprasza jak zwykle Walenty Wojnilo i zaczynamy od przypomnienia wydarzeń minionego tygodnia. Bezpieczeństwo w regionie oraz wzmocnienie współpracy dwustronnej były tematem rozmów polskich i litewskich wiceministrów spraw zagranicznych i obrony w Wilnie. Mogę tylko powiedzieć, że też mówimy o możliwości obecności żołnierzy polskich na Litwie. Resort Oświaty Litwy rozpoczął wdrażanie projektu pod tytułem Szkoły Tysiąclecia. W ramach projektu planowane są inwestycje w wysokości 210 milionów euro na wzmocnienie procesu nauczania w około 200 szkołach. To naprawdę świetna okazja do stworzenia lepszych warunków edukacyjnych, stworzenia nowoczesnych szkół w miastach i miasteczkach. 1 lutego Litwa wstrzymała tranzyt nawozów białoruskiego przedsiębiorstwa Białoruskali litewską koleją. W odpowiedzi Białoruś od 7 lutego wstrzymuje transport litewskich ładunków przez swoje terytorium. Jeśli Litwa nie zechce przepuszczać naszych ładunków do swojego portu, to w ciągu kilku dni wprowadzimy ten plan, który mamy. Niech się potem nie obrażają. W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej w kraju nie obowiązuje już paszport covidowy. Zastąpił go obowiązek zapewnienia 15 metrów kwadratowych na jedną osobę w sklepach i innych przestrzeniach publicznych. W momencie, gdy zrezygnowaliśmy z paszportów możliwości, odpowiedzialność w całości spada na mieszkańców. Rząd poparł inicjatywę Ministerstwa Finansów dotyczącą obniżenia podatku VAT na ogrzewanie. Od stycznia do kwietnia tego roku ma on wynosić 0%. A gośćmi naszymi w studiu są dzisiaj poseł Tomasz Tomilinas, wiceprzewodniczący partii Związek Demokratów na Rzecz Litwy. Witam w naszym klubie. Renata Wittmann, redaktor Radia z Nadwili oraz Witold Janczes, redaktor portalu delfi.lt. Witam serdecznie kolegów redaktorów. I cóż, zaczynamy może od pytania. Ta nowa partia skrótowo jest nazywana, to może od razu pytanie do kolegów redaktorów, jest nazywana partią Skwirnilisa. Czy to jest słuszne i dobre określenie, czy to jest partia tak naprawdę jednego lidera? Każda większa partia jest partią jakiegoś lidera, czyli mamy jakąś osobę, która osoba za sobą gromadzi swoich zwolenników, się dołączają, tworzy się partia. Aczkolwiek zakładam, że w przyszłości im więcej ludzi dotrze do wstąpi do szeregów partii, tym mniejsza będzie już szansa na to, że będziemy mówić na to, że to jest tylko partią Skwirnilisa. Być może to będzie partią jakichś... Tomilinasa. Chociażby. Na przykład Tomilinasa i Skwirnilisa, albo czemu nie na przykład Wolinskasa partią. Lider jest bardzo ważny, ale ja myślę, że ta partia będzie miała inny problem. Bardzo różni ludzie do niej weszli. Ja nie wiem, czy to prawicowa partia, czy to jest lewicowa partia. I na razie to tak, jak powiedział wasz były lider waszej partii, Chłopów i Zielonych, Karbałski, że jedynym celem, który was łączy, to jest władza, że chcecie po prostu władzę mieć w ręku, rządzić. I jak będą już takie ustalenia programowe, to czy to nie będzie jakichś większych nieporozumień, większych kłótni i będzie trudno po prostu uzgodnić te jedne porozumienia programowe? No właśnie, czy w tej chwili możemy już określić, jaka to jest partia i czy jest tak naprawdę partia, która przynajmniej na tym pierwszym etapie opiera się wyłącznie na postaci byłego premiera? No, nie zgadzam się, że opiera się bardziej, nawet te stworzenie tej partii opierało się na tą myśl, że to nie jest partia jednego człowieka, bo przecież wszyscy zjednoczyliśmy się w to ugrupowanie w Sejmie, dlatego że mieliśmy problem z jednym człowiekiem, z konkretnym człowiekiem, który chciał wszystkich nas wyrzucić. No, to był ten sam Karbałski, z którego celem jedynym jest władza i swoja osoba. To dlatego, czy w związku z tym ta nowa partia to będzie taką partia antykarbałskisa? Ona będzie antyosobista. Mocny lider jest ważną częścią, cechą partii, ale to nie jest najważniejszą, nie jest jedyną. W tej poprzedniej partii, na przykład jeżeli chodzi o postulaty polskie na Litwie, no to często się mówiło, że jednak, no właśnie, czy ten Związek Chłopów i Zielonych, dopóki jeszcze Karbałski i Skwirnialis byli razem, czy on jest bardziej jednak taki nacjonalistyczny, czy bardziej jednak otwarty? Czy no, odpowiedź będzie, są te litery przecież, tak? No tak, ale Lina Boksienie na przykład. No Boksienie. Tak, ale Rima Boksienie tak, ma swoją pozycję i dobrze, że jest, ja na przykład nie wszystkie zgadzają się ze mną w sprawach praw człowieka, tak? Jakieś rozszerzenie praw
człowieka. Nie ma jedności. Większość partii zagłosowała na te litery. No. Czyli takie osoby, Krima Bakszyjnie, była gdzieś tam na marginesie? Trzy osoby byli przeciw. Dziesięć było za. Czy można uznać, że właśnie całe to takie stronnictwo, powiedzmy, no, nacjonalistyczne, ono zostało Karbowskisa i że u was już będzie inaczej? Są różne poglądy na sprawy kontrowersyjne, bo każda sprawa jest osobnym pytaniem, musimy o tym rozmawiać, bo tak na ogół powiedzieć, że jesteśmy bardzo lewicowi, nie mogą. Centrum lewica jest taka no, ogólna. Ale czy jak ogólne określenie centrum lewicowa, zresztą na temat właśnie tego, co, znaczy jak wyobrażę sobie tą partię, że to ma nie być partia jedno osoby, mówił zresztą sam lider Saulius Skwirnialis. Posłuchajmy, właśnie mamy tę wypowiedź. Rotacje. Liczę na rotację i mam nadzieję, że nie będziemy tą partią, której przez kilkanaście lat przewodzi ta sama osoba. Ja nie będę szefem partii, będę kolegą partyjnym z pełnomocnictwami, które otrzymałem. Czy jest szansa, to pytanie do kolegów redaktorów, czy jest szansa, żeby na Litwie sprawnie funkcjonowała i byłaby skuteczna partia, w której nie ma ostrego pionu lidera i dyscypliny partyjnej? Nie no, dyscyplina partyjna jakaś tam jest ważna. No coś musi łączyć tych ludzi wszystkich, których zrzesza jedna partia. Zresztą badania już wykazały, że już na starcie ta partia cieszy się popularnością. Może dlatego, że Skwirnialis jest popularny osobą. Tak, zresztą też im więcej błędów popełnia rząd Szymonity, tym bardziej większą popularnością cieszy się poprzedni premier Skwirnialis. I ludzie się zastanawiają, czy to wtedy zarzucali mu, że on wprowadza taki rząd rygor policyjny. Ale mówią, to może już lepiej policyjny niż zarządzanie paszportem, tak jak Szymonity wprowadza te paszporty możliwości, co bardzo podzieliło ludzi. Ale no, na razie nawet teraz badania były, gdyby nawet teraz odbyły się, i to jest ewenement w ogóle, trudno zrozumieć, ale no, gdyby teraz się odbywały wybory, to nawet mielibyście szansę teraz już dostać się do Sejmu, pokonać ten próg procentowy i trafię do Sejmu. Ale takim prawdziwy bojowy chrzest to będzie oczywiście wybory samorządowe za rok wiosną i później wybory do Sejmu. No między innymi to jest też dobra okazja. Tutaj dzisiaj porozmawiamy o tym właśnie, jakby ta partia się zachowała, gdyby ona była u władzy przy podejmowaniu tych lub innych decyzji. Na przykład paszport możliwości, waszym zdaniem, było to słuszne posunięcie, najpierw jego wprowadzenie, a już teraz jego odwołanie? Kiedy decyzje o ograniczaniu praw człowieka zapadają w rządzie, jeszcze z propozycji jakiegoś niepopularnego ministra, to jest naprawdę źle. Kiedy Sejm nawet nie uczestniczy w tym, nawet nie możemy o tym debatować, nie możemy zmienić jakiejś zasady w tej regulacji. To jest straszne. Czyli mówi pan w tej chwili o jakiejś takiej ustawie, powiedzmy, który w tej chwili w Polsce się mówi. Tak, też, jest projekt mojej ustawy, które o tym mówi, że wszystkie takie rzeczy, jeżeli są pandemie, jakieś ograniczenia, sytuacji ekstremalnych, niezwykłych. Musi to być ujęte ustawodawczo. Ujęte ustawodawczo, to znaczy, że każdy poseł może coś zmieniać, a kiedy rząd to robi, no to... Okej, a czy teraz decyzja odwołania waszym zdaniem jest słuszna, czy przeciwczesna? Myślę, że tak, bo już od czasu o tym się mówi w Sejmie, że to będzie zapadać ta decyzja. Mhm. Przecież no, nie ma skutecznej funkcjonowania tego. Teraz na pewno takim drugim tematem, który jest na topie, to jest kwestia zerowej stawki VAT na ogrzewanie. Panie Witoldzie, czy w ogóle pana zdaniem to jest słuszna też decyzja, jeżeli chodzi o krok ze strony rządu? Że jestem sceptyczny wobec zerowej stawki jako ekonomista, którym kiedyś tam jednak byłem przez chwilkę czasu, ale jako mieszkaniec tego kraju, który z dużym czasami sobie, szczególnie tej zimy, zdziwieniem ogląda to, ile musi sobie zapłacić za ogrzewanie czy za prąd, no to mówię, że jednak całkiem to być może to był dobry pomysł, ale zakładam, że ten pomysł rankingów tego rządu nie uratuje, bo jeżeli sobie wróćmy pamięcią do tego historii właśnie przyszłości Litwy, to sobie spójrzmy, można właśnie zaobserwować mega ciekawą rzecz, że każda partia, która powstawała, nowa partia, która powstawała w czasie rządów konserwatystów, czy kiedy rządy partii konserwatystów się kończyły, moim zdaniem odnosiła sukces. Ludzie po prostu już na tyle mieli dość tej skutecznej gospodarczej polityki partii konserwatywnej, czy też partii, która właśnie z nimi współrządziła, że zawsze wybierali sobie kogoś innego. Ja tu się zgodzę z redaktorem, bo ważne jest powiedzieć, że nie będzie to jakąś ogromną pomocą dla ludzi i jeszcze są inne narzędzia, na przykład są kompensacje za ogrzewanie dla różnych grup i teraz mamy
4 czy 3% ludzi, które otrzymują te kompensacje. To jest bardzo mało. Na przykład Szwecja poszła na takie niestandardowe decyzje i teraz już około 20% Szwedów otrzymują te kompensacje tymczasowo. No możemy myśleć o tym też na Litwie. To nie będzie kosztować więcej, bo przecież ci, którzy mogą płacić ten VAT, będą płacić. A ci, którzy potrzebują pomocy, otrzymają tę pomoc. Też trzeba myśleć o renowacji, bo przecież będziemy zniżać każdy rok. A co od zera jeszcze można zniżyć? Proszę powiedzieć mnie. No od zera już nie bardzo. Zera, no, ale ja bym jeszcze może dodała, że moim zdaniem to jest trochę niesprawiedliwe, ten zerowy podatek VAT. Bo nie wszyscy mają centralne ogrzewanie. Dokładnie. I być może nawet to jest antykonstytucyjne. To się przekonamy, dobry, bo to jest różne. Tak? A jeszcze też nieprawidłowe, bo mówimy ciągle, że bardzo duże dysproporcje są wśród mieszkańców w dochodach. No, wprowadzenie dla wszystkich w centralne ogrzewanie, znaczy VAT, to też uważam, że trzeba bardziej pomagać tym, którzy rzeczywiście mają wielkie problemy. Kolejny temat, do którego chciałbym przejść, to jest kwestia regionu, bo tutaj też mamy taką wypowiedź waszego prezesa, który mówi o tym, że ta nowa partia ma być partią regionów, a tymczasem już mamy jedną partię regionów, więc teraz pytanie, czy to jest nowy trend w naszej polityce, ale posłuchajmy właśnie, jak to mówi pan Saulius Skrnialis. W różnych dziedzinach realizują się obecnie zadania w imię czegoś, ale nie w imię człowieka. Gdy się mówi o optymizacji, centralizacji, efektywnym zarządzaniu, ciągle się słyszy, że dla państwa nie opłaca świadczenie tych czy innych usług. Szczególnie gdy chodzi o regiony. Odnosi się wrażenie, że państwu nie opłaca się, by tam żyli ludzie. Tak nie powinno być. Podział na Litwie jest chyba dosyć istotny regionalnie, tak? Duże miasta kontra prowincje, te biedniejsze regiony i ludzie na wsi. Czy na to też macie jakiś pomysł i czy będziecie drugą partią regionów, czy jednak macie inny pomysł na te regiony? No to są dwie rzeczy ważne. Pierwszy, jesteśmy partią demokracji, czyli rozszerzenie praw różnych jednostek, nie tylko państwa. Po pierwsze mówimy o samorządzie. Samorząd musi otrzymać więcej dochodów finansowych z różnych źródeł. Czyli wzmocnienie samorządności. I wzmocnienie odpowiedzialności, czyli władzy. Władzę trzeba oddawać samorządom, przekazać. To właśnie drugi pomysł, druga myśl, drugie źródło tego wszystkiego jest to, że mamy doświadczenie zarządzania państwem i robiliśmy dużo pomyłek, dużo błędów w ten okres. I dlatego Saulius też mówi o tym, że trzeba uczyć się ze swoich pomyłek. Czy planujecie w ogóle jakieś takie, nie wiem, reformy w ogóle tej samorządności, bo było tak, rozmowa, żeby już 3-szczeblowe samorządy wprowadzić? Nie, o szczeblach jeszcze nie mówimy, ale mówimy pierwsze, że samorządy nie mają dostatkowo wystarczającego finansowania i tej swobody zarządzania tymi, administrowania tych finansów, bo jest bardzo dużo dyrektyw od władzy centralnej i wtedy nie otrzymuje się. Czyli zwiększyć uprawnienia samorządów. Zwiększyć uprawnienia samorządów i wzmocnić opozycję w samorządach. Bo to jest też nowy pomysł, bo przecież wszyscy mówią o merach, którzy wybieramy mera, jednego mera i wszyscy modlą się na tego mera. Nie. Po prostu trzeba uczyć się z naszego systemu państwa. No przecież kiedy opozycja jest mocna, na przykład konserwatyści byli mocną opozycją w czasach, kiedy my byliśmy władzą. No i co? Było źle na Litwie? A załóżmy, że pan jest merem, a opozycję w tym samorządzie przewodzi Krobałowski. Z czym to się skończy dla samorządu? No niczym, bo kiedy nie masz głosów, to masz tylko wpływ na ludzi. No dobrze, ludzie za 4 lata wybiorą Krobałowskisa. Może. A może i nie wybiorą. Może ja udowodnię, że jestem dobrym merem. To ja w takim razie mam tutaj trochę też inne pytanie, bo mówiąc tutaj właśnie o działaniach na rzecz ludzi, o wzmacnianiu regionów, może trochę mniej opozycji, są już pewne porównania nowej partii do rządzącej w Polsce partii Prawo i Sprawiedliwość, tak? Czy to jest uzasadnione porównanie, czy faktycznie tutaj widzimy takie podobne, że tak powiem, kierunki działania i podobne priorytety? Pani Renato. No. Przede wszystkim nie słyszałam takich porównań, a po drugie chyba za wcześnie o tym mówić, bo jeszcze musimy zobaczyć, co, jakie programy będą, czy musimy więcej się dowiedzieć o tej partii. A już jedno to, że oni się mówią, że to jest centro-lewica bardziej, nie centro-prawica, to już jest różnica. Zasadniczo, jeżeli chodzi o takie działanie społeczne, ale często się mówi, że właśnie PiS w Polsce jest niby prawicowy, nawet ani centro-prawicowy, ale jego działania są, że tak powiem, często wręcz lewicowe. No, ja nie wiem, jaki macie stosunek właśnie do LGBT, do aborcji, do mniejszości narodowych i tak dalej.
Czy to już zostało gdzieś ujęte, jakoś sformułowane? Nie, to o tym nasza platforma, program partii już jest stworzony, projekt taki jest potwierdzony, ale dużo spraw jeszcze są na przyszłość. Czyli jak gdyby tych tematów nie traktujecie priorytetowo? Nie ma w priorytetach tych tematów wcale. A czy faktycznie PiS z Zamierzą jest dla was jakimś przykładem? Bo no, pierwsze spotkanie z Skwierniewicza to było z prezesem Kaczyńskim, jak pamiętam, jeszcze bo nie był premierem. Ja na ogół powiem, że Polska i PiS też, rząd PiSu robił dużo takich ważnych decyzji w strefie socjalnej na przykład, tak? No, robili te wszystkie 500+, te wszystkie programy, no przecież kopiowaliśmy to już na Litwie, no fakt. I nie jest w tym nic złego. A nie kopiowaliśmy takich rzeczy, które wzbudzają różne pytania w Europie. Czyli to, co będzie kontrowersje. A wracając jeszcze do Wileńszczyzny, czy też macie jakiś specjalny może plan dla tego regionu? Czy tutaj zamierzacie, nie wiem, stawić czoła Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, która od lat rządzi w rejonach wileńskim, sereczyńskim? No każda partia dąży do władzy. To powiedział Karbałski, ale nie wynalazł żadnego roweru, bo przecież on też dąży do władzy. I ważne jest od razu powiedzieć, że jesteśmy tak konkurentami, będziemy dążyć do tej władzy. A wielu Polaków jest oprócz pana w tej partii? Nie powiedziałbym, że wiele, ale w rejonie wileńskim mamy już ponad 100 osób. To przecież to jest normalne dla takiej partii, która się stworzyła za 3 miesiące, to jest niemało. I już. A może pan powiedzieć, właśnie kim są ci działacze, których macie w rejonie wileńskim? To są członkowie jakichś byłych partii? Nie. Czy nowe właśnie osoby? Nie, to są nowe osoby. Nie mamy takich mocnych liderów, znanych osób jeszcze i jeszcze pracujemy na tym. Właśnie na tym zjeździe w Polądze powiedzieliśmy sobie, że za 3 lata chcemy stać najliczniejszą partią, największą partią. Na całej Litwie. A wracając do rejonu wileńskiego, to tam mamy oczywiście naszą kochaną Anię Adamowicz, która ze swojego bujwickiego kamuszka ma też 3 grosze do naszej dyskusji. Spotkałam swoją koleżankę Józefową w kościele. Święciła gromnicę dla całych swoich klopociszek, ale wyglądała na lekko zaniepokojoną, a nawet zniecierpliwioną. Z racji trwania karnawalu zgodziła się laskawie na herbatkę z naleweczką, ale usiadłszy przy stole, wytchnęła ciężko. No widzisz, mielenka, nie myślawszy ja, że do takich ciężkich czasów dożyję. Toż mój Józef tylko o wojnie gada. W czas nawet drzewek młodych nie obwiązał, to zajęcy wszystkie obgryźli. I drzwi do kurnika nie naprawił, to lis wszystkie kury wyniósł. A jeszcze powiadają, że ten bywszy premier z takim słonecznym imieniem to jakaś nowa partia założył. Nasz stary Stanisław, który na polityce zna się, powiada, że ten pan Saulus to taki chytry lis, że nawet może nam w wyborach pomieszać. I szczęść Boże nie pomoże, kiedy ludzie z ciekawości polecą spotykać rok tygrysa z partią Skwierniewicza. I moja taka zdania, kontynuowała Józefowa, że trzeba jakoś o nasza partia zadbać, bo co swoja, to swoja. A te nasze polityki do klopociszek przyjeżdżają tydzień przed wyborami. To nie pora już łyżkami machać, kiedy zupa przypaliwszy się. Całkowicie zgodziłam się z Józefową. I kiedy nieco uspokojona aktywistka powędrowała w stronę klopociszek, pomyślałam sobie, że nasi działacze samorządowi i polityczni powinni by się zainteresować jej niepokojami i w porę zadbać o kontakt i komunikację z przyszłymi wyborcami, żeby w roku romantyzmu polskiego nie sprawdziło się powiedzenie mądry Polak po szkodzie. No właśnie, pytanie do kolegów redaktorów. Czy jest szansa, że ta nowa partia zamiesza trochę na Wileńszczyźnie i okaże się jakąś taką poważną alternatywą dla rządzącej tu Polskiej Akcji Wyborczej? Jeszcze nie, ale pewnie po kilkunastu latach, gdzieś tak po pięciu, od 5 do 10, jeżeli partia oczywiście... Zakładając, że ona tak długo przetrwa. Partia przetrwa i będzie skuteczna w rozwiązywaniu tych problemów, właśnie dla których rozwiązywanie powstało, to sądzę, że tak. A może to wręcz odwrotnie akurat zadziała pozytywnie, bo przynajmniej zmotywuje polską partię, żeby poważnie potraktowała konkurenta i też zaczęła jakoś tak ostrzej działać na rzecz wyborców? Może tak być, ale też będzie dużo zależało od tych właśnie osób, które już należą do tej partii, od ich aktywności, od ich autorytetu, od tego, co będą mogli zaproponować tych mieszkańców. Ale to bardzo dobrze by było, gdyby AWPL i AZHR dotrzymała takiego konkurenta, bo by się sprężyli i rzeczywiście troszeczkę może bardziej by zadbali o pewne sprawy, bo teraz je mogą już osiąść, mogą osiąść na laurach. A jak ktoś nie zmusza,
to i po co się starać, kiedy i tak wiadomo, że wygrają następne wybory i jeszcze następne, i jeszcze następne. I tak no to nie wiadomo, bo na przykład w rejonie wileńskim to już się zmienia trochę, jest skład narodowościowy i tam widać, że jednak te rozwijające się obrzeże Wilna zmieniają także skład wyborców, także już na samej jestem narodowości. Jestem trochę mniej optymistyczny niż Renata. Ostatnio mi, mimo że szanuję wszystkich działaczy, kolegów, znajomych, przyjaciół, którzy są w Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, to co najmniej w kilkanaście ostatnich lat ta partia przypomina mi takiego przysłowiowego barana, który ma wianek laurowy na karku i sobie po prostu uparcie uderza głową o wrota, które czasami udaje mu się przebić i wtedy dotrzeć do wyborców, ale czasami nie udaje się przebić i wtedy zostaje już poza tym progiem wyborczym. To w takim razie ostatnie już pytanie, bo audycja nam się kończy, do naszego gościa. Jakie wy macie pomysły, propozycje dla mieszkańców Wileńszczyzny? Czy już o tym była rozmowa? Co możecie zaoferować? Czym możecie konkurować z obecnie rządzącą partią? No, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy mnie, to jest oświata, bo przecież to jest najważniejsze dla Polaków na Litwie. Polskie szkoły muszą rozwijać się. Mamy program edukacyjny. Jakąś kolejną reformę oświaty? I widzimy to, nie zadowalnia nas to, co robi teraźniejszy rząd. Te przykłady tych szkół tysiąclecia, jak to się nazywa, to przecież wszystko to mieliśmy już w rejonie solecznickim. I co z tego? I co z tego się zmieniło? Edukacja, co jeszcze? A wszystkie inne sprawy to są bardzo, bardzo podobne. To, że tu mamy granicę z Białorusią na karku i mamy żelazną kurtynę. Mamy ten problem, tak, ale to jest inna dyskusja geopolityczna, tak, co musimy robić z problemem migracyjnym. Tak? I do tego tematu na pewno wrócimy, jak i do tematu szkół tysiąclecia, bo to jest także oddzielna kwestia. Niestety dziś nasza audycja dobiegła już końca. Dziękuję naszym gościom. Dyskusji przygląda się jak zwykle kolega Gintaras i Osios. Tutaj nowe portrety dla naszych uczestników. Dziękuję gościom, dziękuję widzom za to, że byliście z nami. No cóż, mamy nową partię, nowe nadzieje i z tymi nadziejami mówię już Państwu do spotkania za tydzień w kolejnym Klubie Redaktorów.